Witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony ja, MC, a oto przed wami Posta 2. Czyli panie i panowie, jak zespidenować YouTube'a, żeby dostać bana. Panie i panowie, ta gra jest mega stara, z 2003, albo może trochę później, może trochę wcześniej, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ta gra jest bardzo stara. Tą grę nagrywał nawet Royal, tak jak mówiłem w moim filmie z podsumowania roku. No i tak, ta gra będzie miała dużo cenzury w sobie, będzie miała dużo wycinania, będzie dużo bluru i tego typu rzeczy, ponieważ ta gra jest mega specyficzna i to jest coś innego niż do tej pory było na kanale, krótko mówiąc. I boję się nagrywać te gry, bardzo się boję nagrywać te gry przez to, co się tam dzieje, bo ja może nie do końca ograłem tą grę do końca, ale wystarczająco, żeby wiedzieć, co się w tej grze, krótko mówiąc, dzieje. Także nie, jedyne co wygrałem to spolszczenie, nie brałem żadnych modów, krótko mówiąc. Ponieważ nie chcę sobie psuć tej rozgrywki. Wiem, ktoś tam pisał, żeby AWP wgrać, ale szczerze szukałem w warsztacie i nie potrafiłem znaleźć. A z normalnych modów to też nie potrafiłem znaleźć na internecie, więc cóż, będziemy grali po prostu w normalny sposób i będziemy grali wszystkie 7 dni. Mam nadzieję je ograć, bo chyba wytrwałem do czwartku albo do piątku, jak grałem za pierwszym razem. Tam za którymś razem z kolei. Posta 2 to jest po prostu od poniedziałku do piątku, normalny tydzień roboczy. Apocalypse Weekend to jest oczywiście tylko sobota i niedziela. Dobrze, tydzień w Paradise. Zaczynamy. Mamy tutaj, widzicie, całe sterowanie napada. Na 360 jeszcze. Tutaj mamy na klawiaturę i panie i panowie, będziemy startować. Także jeżeli wam się seria spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, udostępniajcie wszystko, a my zaczynamy. Błogi poniedziałek, panie i panowie. Jeżeli nie widzieliście nigdy Postala, jakiekolwiek gry z serii Postal, to Postal 2 to jest taki ukryty diament w morzu gówna, jeśli chodzi o serię Postala. Postal 1, 3 i 4 to jest dziadostwo ponoć, a 2 to jest właśnie taki ukryty kryształ, także ukryty diament. Witamy w Paradise. Take me back to the Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Postal 2, panie i panowie, studio Running with Scissors. Już studia nazywa się specyficznie, czyli bieganie z łyżeczkami, a z łyżeczkami się nie powinno biegać. Uwaga na psycholi. Tak, jest spolszczenie pełne dubbingu, pełne właśnie napisów, tak jak widzieliście menu, i też są napisy na jakieś na świecie są też w pełni spolszczone. Zapewne nie wszystkie, ale wystarczająca ilość, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Cię będę dalej ignorować. Odwafluj się, ziomal! Słabiutko. A to dla twojej mamy. Auć! Już stało się tyle rzeczy, że nie mam pojęcia, jak to skomentować. Naprawdę, jeżeli nigdy nie widzieliście tej gry, to naprawdę trzymajcie się, bo to jest naprawdę niezła jazda. W aktualnych czasach takiej gry nie znajdziecie. Taka gra nie powstanie, ponieważ by została od razu skancelowana, zbanowana, w ogóle shadowbanowana, wszystko by się z tym stało. Tak samo jak była gra Manhunt, nie wiem, już bardziej byście znali Manhunt, a w momencie, w którym Manhunt 2 miało wychodzić, to w Anglii dosłownie nawet chyba pani minister, czy pani prezydent, czy pan prezydent kompletnie banowali tą grę i patrzcie, czy jest importowana, czy nie. Takie były jaja. Kwestia desa. W mordę! Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Kobieto, dragi kosztują. Arabski sklepikarz. Czemu klima nie chodzi? Klima w kamperze. Rozwalona. Ała, jak to było głośne. Kroci. Ała, cholera! Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwienia. Jezu, kobieto! Gary Coleman. Gwiazda kościta. Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Jeszcze ciebie na tej cholernej liście. O Jezus.
Ucina się dialog, nie wiem dlaczego, ale to nie szkodzi. No i jest nasza postać, to jest dosłownie koleś, nazywa się po angielsku dude. No żeż, durny pies. Nie wypuszczaj psa. Cholera. Jak nie wypuszczaj psa? To się zamyka tą bramę całą tutaj? I nie zapomnij o cieście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Dwie opaty już widzę. Ciekawe. Niech zgadnę. Ale z maską otwartą będziesz jechał? Zajebiście. Nie, to na pewno nie jest maluch, ale wygląda... To na pewno będzie ciekawy dzień. Jak staje Volvo może? A to będzie ciekawy dzień. Co mam do zrobienia? Uwaga! Lista rzeczy do zrobienia. Spotkać się z Vincem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuję. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Aha, mam cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest! Okej, okay. Pamiętaj, mamy trzy rzeczy do zrobienia. Wziąć czek, wymienić czek na pieniądze i kupić mleko. Widzę to w ogóle wajatkowo jeszcze. Fabryka, cmentarz, klinika, paradajs, moldzienica, zajezdnia, kościół, policja. Interesująco. No to panie i panowie, jesteśmy oficjalnie w grze. Wypisywanie nowego dnia. No i tak, witam na moim zasranym podwórku przed moim kamperem, który jest osobiście pozbijany z desek. O, mamy gazetę. Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy? Ale przynajmniej ma to walory edukacyjne. Tak, walory edukacyjne, okej. Okay. Nowa gra wideo obiecuje tynik bezdomności dla dzieci. A teraz powstał Bum Simulator, to jest interesujące. Edaj Micka piętnuje... Piętnuje szokującą grę, nikogo to nie obchodzi. Lub z planem. Uniknięto procesu przez zmianę I na Y. EWS przenosi się do Paradise, które moje stacje podążają. Ha, ciekawie. Okej, okay, ogólnie cały czas biegamy, klikając Shift, przytrzymując Shift, w sumie możemy tak chodzić powoli. C kucamy, albo kontrolem też kucamy, spacją skaczemy. Pod E używamy rzeczy. Mamy ogólnie HUD, mamy stajce, mamy naszą rączkę, czyli na przykład możemy mieć zapałki. Więc i pośrodku mamy takie rzeczy, typu nie wiem, właśnie tutaj fajka, która tu powinna być dokładnie. I tą fajkę też możemy sobie użyć. Tylko jak to się przewijało teraz? A przewija się tymi nawiasami. Tymi twardymi nawiasami. Kwadratowymi nawiasami się to przewija. Mamy oczywiście naszą mapę, na którą możemy spojrzeć, że jeżeli się zgubimy. Jesteśmy tutaj dokładnie. Tu jest nasz kamper. Dobrze. I co tu możemy jeszcze? Mamy pieniądze, które tu możemy używać, mamy gazetę dzisiejszą. Mamy fajkę z zapalenia. Fajka odnawia nam, z tego co pamiętam, zdrowie. I silnie uzależnia przy okazji, tak. Mamy potem... Dostajemy zdrowie, albo to mamy całkiem niezły zjazd. Co tu w ogóle jest? Statystyki. Aha. Liczba zabitych ludzi, zombie rozwanych, rozwanych zombiaków. Okej, okay, nie, tu są spoilery. Idziemy stąd, okej. Okay. No to co, nie będę miał fajki, nie chcę jej użyć przypadkowo, ale tak, mamy jedną tutaj z najlepszych broni w grze, którą jest łopata. Krótko mówiąc, łopata jest bardzo fajna przez dźwięk, który ona wydaje, jak się uderza. Jest piękny jest ten dźwięk. Tutaj z tyłu coś jest, tak, tutaj jest ukryta rura, ale to później tu będziemy szli. Nie chcę wam spoilerować ogólnie rzeczy, ale zacząłem sobie pomału przypominać, jak to wszystko wyglądało tutaj. No i tak, tą grę możemy przejść na dwa sposoby. Możemy przejść tą grę absolutnie nikogo nie zabijając, absolutnie nie robiąc nic złego. Możemy po prostu iść do naszego celu i zrobić wszystko tak, normalnie cywilizowany człowiek. Albo... Nie ten guzik, przepraszam. Na przykład rozpiąć gacie i zacząć sikać dookoła. Kwiatki zdrowe. Tak też można. Gdzie tu było... A, tutaj, uwaga! Dzień dobry! Halo? Mamy benzynę! Ololololo! Mało tej benzyny, ale to nie szkodzi, bo możemy i tak wszystko podpalić, bo bez zapałki. O, jak pięknie. Dzień dobry. Kamizelka kół od pana, to pamiętałem, że na początku jest. Ok, możemy rozwalić. Taka też swoim hadem nadal przypomina strasznie... nie chcę powiedzieć gafy, ale mi się wydaje, że Half-Life'a. Proszę, Siri sama to przypomina strasznie na konsolach. Dzień dobry! Chodź tu! Jakie gliny, kolego! Jakie gliny! Ja ci dam gliny!
A to się akurat nie udało, ale... Ten dźwięk jest błogi. Jezu! I tak, tutaj też policja może nas gonić, także musimy na to uważać. Najlepiej schować broń, poczekać, przeczekać, a po prostu im uciec. Tu jest nasz piesek. Tutaj nas chyba... nie mam za dużo, że go przed chwilą kopnęliśmy, chociaż warczy. Nazywa się Champ. Jak champion. Halo? Tak, NPC w tej grze są strasznie dziwne. Zobaczcie, że na przykład ten dom. Znak, jakiś komputer na ziemi. Co tu się dzieje? W ogóle wejście z kopa przez te drzwi jest tak piękne. Benzyna kolejna, jak miło. I patrzcie w ogóle to. Widzicie cenzura? Oto bilecik. O Boże, okej, dobra. A, i w ogóle nie pokazałem wam, co jest też bardzo fajne w tej grze. I absolutnie normalne. Gdzie jest nasz kolega, którego zabiliśmy? Na psa nie będziemy sikać. Po co mielibyśmy na psa sikać, biedny pies? Już wystarczy, że go kopnęliśmy. Halo? Nie, okej. Mamy kamizelkę, będziemy mieli oczywiście też broń palną w przyszłości. Mam oczywiście naszą benzynę kochaną, która też jest piękna. Przyjdzie czas, by tego wszystkiego poużywać. Oj, przyjdzie czas. Ogólnie ta gra się dziwnie ładuje, w sensie ona ładuje się segmentami tak jakby, no nie? Więc wiecie. Czyli nie mamy takiego wielkiego, otwartego całego świata, tylko na przykład przejdziemy sobie trochę dalej przez ten tunel i tu będziemy mieli ładowanie, jak tu przejdziemy. Tu zdaje uwaga na psycholi? Tak, tu zdaje uwaga na psycholi. Widzicie żółty znak? Nie, nie ten z chłopaków z ESWS, idioto. Ale no, wczytywanie, tak, wczytywanie, tak. To on po prostu pokazuje, że będziemy mieli ładowanie do kolejnej sekcji. Pieniądze mi się włączyły, chciałbym mapę, dokładnie. Ale tutaj jest kolega, którego byś chciał w sumie podpalić, bo czemu nie? Kurwa, nie trafiłem, chodź tu! Poszło! O mój Boże, nie, odejdź! O, odejdź no! Żeby się ugasić, to sikamy na siebie do góry. Tak tylko chciałem wam powiedzieć. Nie, przepraszam. Przepraszam, pokazałem się przy policjancie, przepraszam. Nie chciałem, proszę mnie zostawić, panie policjancie. Nie zrobiłem nic złego. A co tutaj się dzieje? Dziękuję za te pieniądze, miło było z waszej strony. Zostaw je, panie policjancie. No, ucieczka na wcale nie pomaga w tym wszystkim. Żeśmy trochę tutaj ludzi spalili. O, tu mamy broń od pani policjant, pałkę policyjną, pięknie. Nic takiego nie zrobiliśmy to naprawdę. Trochę chaosu, trochę ludzi pozabijaliśmy, ale nic się tak naprawdę nie stało. Ja nie robię z tego jakiejś wielkiej afery, ale wyobraźcie sobie, jak ta gra wyszła. Kiedyś były czasy takie, że faktycznie... wiecie... jakby to powiedzieć wam... Dużo rzeczy po prostu przechodziło płazem, no nie? Ale jak ta gra wyszła, jak Manhunt na przykład wyszedł, jak Night Trap wyszedł kiedyś, bardzo stara gra też, to one były strasznie banowane. Bardziej niż GTA. A GTA już było wystarczająco bardzo banowane. Więc wyobraźcie sobie, jak, jeżeli na tamte czasy to było za dużo, to sobie wyobraźcie. Jezus. Okej, pan policjant mnie szuka. Przydałoby się, żeby to mi zeszło, to poszukiwanie, nie powiem. A nie mam pojęcia zbytnio, jak się skryć. Żeby to minęło. Cześć! Okej, dobra, Jezu, przepraszam. Sorry, Jezus, Maria, pan rzeźnik. Fucking hell, okej, idziemy tutaj w takim razie. Siema. Dzięki za karabin. Losowy karabin podniosłem, dlaczego nie? Gościu w ogóle za radą ze sklepie z automatami ma karabin. Drive by Avengers, Sim Homeless, a symulator bezdomnego. Teraz jest Bum Simulator, także to przewidzieli przyszłość. The Bastard Fish. A z tego co pamiętam, można grać. Co powiedziałeś? Spierdalaj lepiej stąd i to po skokach. Zanim się zdenerwuje. Okej, okay, możemy tutaj coś zrobić, czy trzeba przyjść później. Mamy kupić... O, mnie dalej goni! Tipie! Daj mi spokój! On do wszystkich zaczął strzelać, patrzcie! A ty grubas mnie teraz zaraz nie wytrzymam, naprawdę. Jak ja mam ich zgubić łaskawie? Ja pierdzielę, chciałem tylko kupić mleko, naprawdę.
Te mam pieniądze, żeby kupić to mleko. Ja pierdziu. Może zabiję mi tego policjanta. Nie, nie zabił go. Czy teraz do mnie? Fuck, idzie do mnie. Z drogi, policjant mnie goni. Frajer. Kurwa no, obiję to spokojnie, muszę go zabić chyba. Dobra, nie, wyrolujemy go na spokojnie, wyrolujemy go. Jak to jest broni, holy shit. Okej, dobra. Powinien mnie raczej zgubić, chociaż nie wiem, tylko dla obsługi, okej. Ten tapis też jakieś najlepsze jakości na świecie nie są, ale są do przeżycia na pewno. Dobra, no to co, będziemy kontynuować dalej. Grossman's Arcade, okej. Dobra, chyba mnie zgubi w końcu ten policjant. W ogóle poszedłem absolutnie źle, bo nie tutaj się kupuję mleko, tylko bardziej na środku? Ja się pogubiłem już absolutnie. Poczekajcie. O, policja mnie zgubi, jak miło. No i tutaj w prawo, okej, dobrze. Jezus Maria, tylko wyszedłem na chwilę, zabiłem... Okej, no dobra, podpaliłem troszkę ludzi, ale bez przesady, nie? Żeby mnie po prostu policja goniła. Ej, bo czekajcie, bo się pogubiłem już absolutnie. Nie, no źle idę po raz kolejny. Kitek! Z kotami też jest niezła akcja, ale to później. Ale to później, w przyszłości. Jak znajdziemy kota, to wam pokażę. Tu ktoś rzyka losowo na ulicy, pewnie. Na rany Chrystusa. Koleś, Vince chce się z tobą widzieć. Okej. Okay. Dzięki. W porządku. Tu ktoś w ogóle martwy leży. Ja wszedłem tylko na chwilę tutaj. A nie, to jest wczytywanie. Mam ten tędy iść? Ja muszę tędy przejść. Aha. Pójdziemy po mleko najpierw. Jak będzie. Mhm. I tutaj mamy nasz sklep, mi się wydaje. Paradise Free Clinic. W ogóle to nie wygląda jak raj, absolutnie nie wygląda jak raj. To wszystko tutaj dookoła. To jest przeciwieństwo raju. Tu mamy nasz sklep, kochany, dobrze. Yes, we have milk. You buy Joe. Jezu, co tak capi? Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio. Niewierny. Arabski sklepikarz, tu mnie tak. Ogólnie są dwa sposoby na kupienie mleka tutaj. Może poczekać w kolejce jak normalny człowiek, albo może zrobić absolutną rzeźnię. Proszę bardzo. My sobie zapiszemy grę, ponieważ ja nie będę czekał. Wyjazd, kurwa, mleko chcę kupić. Raz. Coś byś chciał? Mleko bym chciał. Mogę w czymś pomóc. A fiatry, musimy je podnieść, przepraszam. Musimy je podnieść, tylko gdzie to mleko było teraz? W ogóle te zdjęcia są takie, no wiecie, prawdziwe. Jak kiedyś było też w GTA, były takie mniej więcej prawdziwe zdjęcia właśnie na półkach. Gdzie tu mleko może być? Mleko, wszystko tak samo wygląda. Dairy Goods, milk. Let's go. Mamy mleko. Znaczy, jeszcze go nie kupiliśmy. Trościzna. Ale mamy. Znaczy, nie musimy nawet za nie płacić, tak szczerze. Ale my pójdziemy zapłacić, zapłacić w kasie albo nie. My pójdziemy zapłacić. Będziemy... Dobrze, już skupaliśmy ludzi, wystarczy. Coś byś chciał? Mleko. Pospiesz się i kup się coś. To będzie 5 dolarów. Dolarów. Dziękuję za twą nieczystą wizytę. A teraz wnucha. I zapraszam ponownie. Thank you very much. Dziękuję za mleko. Już się zmywam, już mnie nie ma. Ja też chciałem to mleko. Jak z tego pierdolnika wyjść? Okej, tędy. Mamy mleko w takim razie. Sukces. Dobrze, no poszło gładko. Trochę znowu chaosu wywołaliśmy, ale... Absolutnie nie uważam, żebym zrobił coś złego. Dobrze. Najpierw poczekaj, bo musimy go wymienić. No to w takim razie tędy. I do przodu. Jak widzicie, ta gra jest specyficzna. Ta gra się dopiero rozwija. To co widzieliście przed chwilą, to jest kompletnie nic. Im dalej w tą grę, tym gorzej. Także... Well... Tu też widzicie, na końcu jest takie zdjęcie, które się po prostu przybliża. To nie jest wyrenderowane świat, tylko to zdjęcie zwyczajne. Teraz tu wejdziemy i wejdziemy mi dosłownie ten sam świat. Tylko już normalnie w 3D, a widzicie? Bo to jest bardzo fajne i
interesujący sposób na to, jak oni po prostu oddzielili sekcję, żeby, wiecie, ich silnik wyrobił, no nie? Mamy kota, który sobie siedzi. Musimy go zabrać. Musimy go zabrać. Musimy go zabrać. Musimy zabrać kota. Musimy zabrać kota. Chodź kocie, chodź kocie, chodź kocie. A, mam kotę. Naciśnij Enter, by wsadzić tego kota na strzelbę trzymającą w ręku. Tak, możemy zrobić z kota tutaj tłumik. Czy macie jakiś problem z tym? Kitku! Nie! Kiciuś! Jak to mówi Rojo? Kiciuś! Co tu się odpierdala? Sebek jest sensem. Ocenzurować gry LWS. Tezi to diabeł. Wybić graczy FPP. O Boże. I oczywiście dupa. Dlaczego jest? Też dupa jest. Nie chcę atakować, bo oni chyba strzelają, z tego co pamiętam. Także zostawmy ich w spokoju. Zniszczą cię! Czy z boku jest? Nie, to nawet przejść nie można, okej. Okay. Dzień dobry! Nikogo na recepcji nie ma. Niedobrze. Dzień dobry. Tu ogólnie będzie niezła jacka, z tego co mi się kojarzy, także użyję, już sobie wysiemy nasz, może nie karabin, ale pistolet? Chociaż, czemu mam tylko 9 naboi? Przecież zebrałem tyle pistoletów wcześniej. O, tu są apteczki, o! No to chodziło. O, jak miło. Apteczki to jest to. To jest exit, a ja nie chciałem. O kurwa. Dzień dobry. The Bastard Fish. Ja to się w ogóle gra? Space Invaders. Takie dziwne. Nie wiem, czy tu dokładnie miałem być, ale tu jestem. Tu jest sporo w ogóle bardzo wesołych zabawek dla nas. No i właśnie na przykład nasz pistolet i karabin. Miło. 18 naboi, zobaczymy, czy to wystarczy. Ale ja wie. Koleś, Vince chce się z tobą widzieć. Dzięki. Ogólnie tak jak Deadpool na przykład wie, że jest w komiksach, tak my teraz przychodzimy do studia, które stworzyło tą grę. Także interesująco. Gdzie jest biuro Vince'a? Vince Desi. A, Desi to debil. Okej, okay. Czyli ten na tym zdjęciu to był pewnie szef Crying with Scissors. Rozumiem. Dzień dobry. Mam czek. Teraz wystarczy go wymienić i poniedziałek skończony. Ale to będzie takie proste? I don't think so. Gry są złe, zniszczą cię. Kto idzie ze mną? Zniszczą cię. Gry są złe. Dalej, wszyscy za mną. Parents for decency. No i tak, i lecimy. Postanowili zeszturmować biuro LWS. Nie ma dialogu. O kurwa mać. Nie chciałem! Co tam? O kurwa! Wszystko w porządku? To jest w ogóle ten, golf club. Co tu się właśnie wydarzyło? Nie chciałem, żeby to się tak skończyło, tak całkowicie szczerze, no ale... Tak się skończyło. Wszystko w porządku? Wiecie co zrobimy? Podpalimy. Kurwa, jeszcze nie koniec ich. Puść mnie! Typie! Nie uważasz, że nie jest. Kurwa mać. Nie przeżyję tego zaraz. Dużo ich jest, więcej niż było na kascence. Czemu mnie strzelają? Debile. To na pewno debile, ale czuję się świetnie. Nie wiem, czy strzelasz do mnie, ale... Ale w razie czego cię zastrzeliłem, bo... Jezus, Jezus. Ja tylko chciałem... Nieważne. Nic tu nie działa tak, jak powinno. Absolutnie nic tu nie działa tak, jak powinno. Czyli tak, całe studio praktycznie nie żyje. Nie szkodzi. Bywa. Nie mam nic, żeby się uleczyć. To jest właśnie taki problem. Może tutaj coś znajdziemy. Apteczka była gdzieś po drodze, nie? Czy to było wcześniej może?
Mikey, co jest? Mike Jay. Co ty masz? Czemu jesteś? What? Czemu masz w toalecie? O nie, bo dobra, to musi zostać wycenzurowane. Tak myślę. Bo to jest naga dupa być jakiegoś dewelopera. Także to trzeba będzie wycenzurować niestety. Im dłużej na to patrzę, tym więcej sobie roboty robię. No ale nie szkodzi. Mój Boże, ja pierdolę. No bo zdjęcie ogólnie twórców. Wiadomo. Tylko czemu ktoś swoją taką owłosioną dupę dał kurwa na ścianę? No idea, no ale... Okej, okay, no. Kurwa, jak to woli, nie? Jak to woli. Tu mam pączek. O, jak miło. Pączek, jest, jest, jest. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. No, to zdecydowanie. A właśnie, gdzie jest ten exit, który znalazłem? Bo tam w tym exicie była na dole chyba apteczka, nie? Czyli się zdaje. Tylko teraz pytanie, czy to było. Czy tam na dole też kogoś nie spotkam wesołego? Tu jest ten exit, dobrze. Sprawdźmy, co tutaj się na dole dzieje. A tu już kolegi nie ma. Nie dziwię się, jak taka jacka była, to on powiedział, to co się odpierdala na górze, to tak strzelają. Ja się absolutnie nie dziwię. To w ogóle jest wyjście, taki backdoor. Wyjdziemy chyba tym backdoorem w takim razie. O, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. Kurwa, ile ich tu idzie. Zgaduję, że ta genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. Okej, okay, dobrze, zagubek, który mnie przekonuje, żeby cię nie zabijać, a actually. O ja pierdziu. To jest fajne, bo to jest właśnie radar. To jest przyjemne. Tylko, że on... Nóż motylkowy? Ej, hello? Hello? Yo, nóż motylkowy, zajebiście. Mamy znak. And co? And koniec propagandy? Koniec... Ło... Nie... Nie wiem. Rośnijcie, kwiatki zdrowe. Jezu, jestem potworem. Never mind. Nie, nic się nie stało. Nie, to przywrócili się. Nie czynę do wtorku. Okej, okay. Rozumiem. Dobrze, teraz musimy tylko iść wymienić czek i będziemy w domu. Będziemy mieli cały tydzień skończony. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś strzelania po raz kolejny. Poszukałem sobie po tych śmietnikach tutaj rzeczy jeszcze. Może coś znajdziemy wesołego? Nie, niestety nie. No dobra, idziemy dalej. To w ogóle jest taka... Strasznie dziwna jest taka, przecież całe to miasto jest tak dziwnie po prostu skonstruowane. Taka zajebiście wielka dystopia. Nawet nie wiem, jak to opisać. Tu jaka chata jest? Tu w ogóle jest mail. Okej, okay, a to co pisze jeszcze w ogóle? No coś odpisało, ale... Ja do końca widzę co. Ale dziwna chata. Co tu się dzieje, halo? Ogólnie niektóre miejsca w tej grze są zajebiście creepy i to jest jedno z nich. Może potrafi zadać coś więcej niż szybki. No to się jadaj. Działa w ten sposób, pokazuje nam po prostu wrogów. Ale szybko schodzi także. Lepiej go sobie zachować na takie specyficzne momenty. Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Bez dwóch zdań stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia. A więc właśnie, no mamy kolejnych... Kolejnych pierwszych wrogów, na których musimy uważać. Będziemy po prostu iść przez miasto i mogą na nas wyskoczyć z karabinem czy z pistoletem. I na to trzeba uważać, niestety. Będziemy mieli w tej grze coraz więcej jest wrogów i będziemy musieli sobie z nimi na swój sposób poradzić. Pan rzeźnik? Proszę mnie nie bić. Dobrze. W ogóle pojeżdżam strasznie chujowo, ale to nie szkodzi. Idziemy teraz wymienić czek. Nie czuję się za dobrze. Od tej fajki będziemy mieli za chwilę zjazd, niestety. Serce zaczyna coraz mocniej bić, coraz szybciej bić. O, widzicie? Jak nam przyspiesza? I za chwilę będzie zjazd. I nie wiem, ile to zabiera, 25 czy tam 50? Ja mam pojęcie, ile to zabiera. Chyba 25. O, uwaga! To się nie skończy dobrze? Uch, zejście jest do bani. 25 nam zabrało, czyli daje 25, zabiera 25, okej, okay, ma sens. Jedyne co musimy to iść, wymienić czek. To wszystko co musimy zrobić. To nie powinno być chyba takie ciężkie, mi się wydaje. No aczkolwiek nie jestem przekonany, bo w tej grze to aktualnie wszystko się wydaje być nienormalne. Mamy nasz czek, który musimy wymienić, dokładnie tak.
Tylko ciekawe, czy on w ogóle będzie dobry ten check. To jest to pytanie, bo coś mi się kojarzy chyba, że ten check nie będzie jacked in, jacked off communications. Okej? Okay. Kisiuś! Gdzie on powiedział, jaki ładny. Jaki dostojny. Cześć panie kocie. Jakie mają ładne oczka niebieskie. Hello. Hello. Please pay bills here. Fajne zdrowia, kupi za jaja. Proszę do mnie. Hello. Heja. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 100 zielonych. No chyba ci pojebało. Ja tu się wpierdalam. O, hello. Można wejść po prostu sobie wziąć apteczkę. Wyjebane we wszystko. Co tu się dzieje w tej grze? Brak mi słów, naprawdę. O matko, gdzie ja wlazłem? Chwila, stop. Nie tędy, nie? A może tędy? Nie, to jest bank. To jest jakiś przytułek dla ćpunów. Dzień dobry, ja mam czek do wymienienia i bardzo bym chciał po prostu go wymienić i wyjść. Kurwa, jaka kolejka. Heja. Siemka. Chcę podjąć trochę gotówki. Oczywiście jest policjant. Ma być kwota wypłaty? 80 zielonych. Dobrze. 80 zielonych. A mogę iść do tej babki u góry i wymienić ten czek? Co tam się dzieje? Dobry? Heja. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 5 zielonych. A za gazetę? Nigdy w życiu. Jesteś chora na głowę. Gdzie kolego do kolejki? Ja jestem sobie w kolejce. Na pewno byś chciał kolejkę mi zająć. Zajeboza. Zajeboza. Proszę bardzo. Wyjazd. Teraz ja. Siemka. Cześć. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Dzięki. A, poszło lepiej niż myślałem. Misja wypełniona. Z całą starannością. Czas do domu. Kozak. O, to nie koniec oczywiście. God damn it. To jest napad! Zajebiście! Nikt się nie rusza, to nie będzie ofiar! Czy mi strzelać? Nie mam karabinu! A ja mam shotguny! Jasna cholera! Chodziłem sobie za własnymi sprawami, ciesząc się prawem do noszenia broni, a wyście się na mnie rzucili! To dokładnie! Dobra, nara! Nie mam ochoty się bawić w żaden napad. Idę sobie stąd, idę do domu. Zrobiłem wszystko, co miałem dzisiaj zrobić. Umarłem prawie 3 razy. Idę stąd. Wszystko, co miałem zrobić, ja już zrobiłem. Ktoś tam się strzela, to nie jest moja sprawa. Ale okej, okay, musimy teraz wrócić do naszego domku. Mamy mleko, mamy wszystko zrobione. Nie musimy się niczym przejmować. Damy radę. Jedyne, co musimy zrobić, to wrócić na chatę. Do naszego kurwa piętego kampera. Jest! We did it! Zajęliśmy poniedziałek. Holy shit. Nie poszło źle. Mleko kupiliśmy na spokojnie, wymieniliśmy czek na spokojnie. Zabiliśmy tylko około 20 ludzi. Chodziłeś za pracą? Tak. Najwyraźniej mam ten bezpłatny urlop czy coś. No to może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy. Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieto. Co mówiłeś? Nic, kochanie. Częstuj się mlekiem. Częstuj się mlekiem, kurwa. Wtorek, panie i panowie. Także to był pierwszy odcinek Postala 2. To był poniedziałek. Mi się wydaje, że jeden z 7. Nie wiem, czy uda mi się następne dni skondensować w jeden odcinek, mam taką nadzieję. Ale zobaczmy, co będziemy musieli zrobić we wtorek. Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam, co trzeba. Zobaczmy. Aha. W kościele. Już widzę, jak tam trafię. Daleko to jest. A tak, muszę zebrać podpisy pod tą petycją. Na szczęście mam podejście do ludzi. O, masz podejście to do ludzi. To chyba mogę zrobić wszędzie. Masz rękę do biblioteki. Ludzi. Suka i tak nie umie czytać. Gdzie to było? Suka i tak nie umie czytać. O, Gary jest w mieście. Kiedyś lubiłem, co się dzieje. Zobaczmy. A.
Ten tak syf sam się nie pozałatwia. A, well. Mamy naszą petycję. 1 na 8 to... Czyli podpis zebrałem żony, kobiety, mojej dziewczyny, nieważne. Dajcie znać, jak wam się podoba pierwszy odcinek Postala 2. No i co? W następnym odcinku musimy oddać książkę do biblioteki, bo suka i tak nie umie czytać. Musimy zebrać petycję i wiele innych przygód nas czeka w tej grze. Także cóż, trzymajcie się, najczęściej pani, zapraszam was na kolejne odcinki Postala 2 na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!